jest nowość, tego jeszcze nie było. Ten ciągnik jest nowy, w tym roku wszedł. Ciągnik serii LX, najczęściej wybierany przez producentów borówki amerykańskiej oraz do upraw jagodowych. Ciągniki serii L, czyli najpopularniejsze modele 25-22. Witamy wszystkich na targach sadowniczo-warzywniczych, w tym roku wyjątkowo w Kielcach. Ciągniki, jakie tutaj widzimy, jakie prezentujemy na targach TSW w Kielcach, to mamy ciągnik 1750, ciągnik, tak jest, to jest ten ciągnik, on jest będzie bardziej przeznaczony do branży komunalnej, aczkolwiek sadownicy też sobie znajdują w nim miejsce pracy. Totalna nowość tutaj u nas w Polsce. Na targach sadowniczo-warzywniczych wystawiamy dzisiaj ciągnik, w tym przypadku 3FR 115, kabina MET 30. No i przede wszystkim jest to ciągnik z płaską podłogą w masie Ferguson. Oczywiście biorąc pod uwagę teren, jaki mamy w sadach, to również oferujemy ciągnik z tunelem. Także ciągnik z mniejszym środkiem ciężkości dokładnie, czyli płynnie możemy przejść do ciągnika Massey Ferguson 3SP75, czyli ciągnik, który mamy w ofercie z obniżonym środkiem ciężkości, 75 koni mechanicznych i charakteryzuje się oczywiście tunelem, który mamy w kabinie. Także czy ciągnik... Rozumiem, że tak, budżet. Mhm. Budżet. Tak, średni i budżet. Tak jest, to jest high level. Premium. Tutaj, nie? Tak jest, tu jest premium, zważając też na wersję wyposażenia, jaką mamy, czyli wersja efficient, czyli tutaj mamy najbardziej doposażony ciągnik, zgadza się. Stoisko do ojca, czy coś ciekawego, czy ja wiem? Mati, dlaczego stoisz przy ojcu, jak masz Maseja? Nie, ja tutaj z kolegami. Co ty możesz mi ciekawego dzisiaj pokazać na tych targach, czego ja jeszcze nie widziałam z Dondirze? Widziałaś wszystko. Kurde, no to może chodź jednak tu, chodź, chodź, zapraszam. Chodź, mi ciągnik. Gdzie na ci pokażę, tak, który ma cztery pary wyjść hydraulicznych, który ma podnośnik wspomagający, siłownik wspomagający, który podnosi nam 300, normalnie ma 2600. Mamy oś przednią mocowaną, mamy... Wiesz co, mi się podoba na John Deere? Ja to mówię na to, wiesz, ale wiesz co, środek z Lacosty. Lacosty, tak. Ciągnik mamy z osią amorcowaną, regulacja osi jest na słupku narożnym, podnoszenie i opuszczanie. Widzę. Na górze mamy opcję zamykania i w wersji auto tej osi. Mamy podnośnik elektryczny, akurat w tym ciągniku półbiegi mamy już i sprzęgło w układzie, jak w ciągniku rolniczym, czyli półbiegi mamy na dole, sprzęgło mamy na górze, czyli możemy sobie przechodzić dzięki na dwójkę bez sprzęgła nożnego, tylko poprzez przycisk na wolancie, zmiany macie biegów. Macie tutaj w ogóle napisane tak mniej więcej o co chodzi, tak? Tak, znaczy mniej więcej. A dlaczego tutaj nie ma ceny? No bo nigdy nie ma ceny, bo to cena jest w zależności od kompetencji. A podstawa od ilu się zaczyna? Mamy ciągniki na placu teraz, około 4 sztuk w wersji GN i to jest cena 229 tysięcy netto z finansowaniem na 3 lata na 0%. Najczęściej go wybierają? Tak, plus kabina szersza, my 20, mamy szerokość kabiny, w fałce mamy kabinę metrową, czyli kabina jest węższa. Kabina jest węższa w fałce, a możemy już N-kę zwęzić do 1,37 m. Lowol znamy, Lowol wiemy o co chodzi, tak? Tak. Nic się nie zmieniło w Lowolu. Zmieniło się. No z zewnątrz, a wewnątrz? Nie, mamy nowe silniki. Co macie teraz nowego w silniku? Jeżeli chodzi o silniki, Lowol zmienił gamę silników, mamy nowe silniki marki Dosan. Koreańskie. Które spełniają już nową normę emisji spalin Euro 5 z oryginalnym sterownikiem Boscha, z systemem diagnostycznym. Lubię Boscha. Także tutaj mamy już dołożony intercooler, mamy dołożoną turbinę i mamy system, jak to się nazywa, oczyszczania spalin na DPF. DPF, tak. DPF. Ja na szczęście nie ma w tym ciągniku AdBlue.
Czyli to są te zmiany, które od, powiedzmy, od poprzedniego modelu, który kręciliśmy, tak, zaszły. To jest model 404, który zastąpił poprzedni model 354, czyli mamy 5 koni mocniejszy silnik, mamy wzmocniony przedni most i zmieniony tylny podnośnik, również mocniejszy, o większym udźwigu 1000 kg. Okej, ale widziałam, że masz nowości. Tak. Tak, co to są za nowości, bo tego jeszcze nie widziałam. Co to jest za firma, co to jest za marka? Bo czarny mnie już uwiódł, kolor tego obok, ale to zaraz do niego może przyjdziemy, jako czerwony. Jeśli chodzi o ciągniki w kolorze czerwonym, są to ciągniki Procmar, czyli ciągniki importowane z Chin. Jest to marka Dongfeng, którą wcześniej importował do Polski, importowała właśnie do Polski firma Procmar z Poznania. Natomiast od 2019 roku Procmar trafił już do naszej oferty. Reaktywowaliśmy niejako sprzedaż ciągników Procmar na polskim rynku. Na dzień dzisiejszy mamy w ofercie trzy modele, czyli jest to model DF30 o mocy 30 koni, DF40 o mocy 40 koni i ten w kolorze czarnym, edycja limitowana. DF50, tak, w wersji standardowej lub... To jest 50 koni? Tutaj akurat mamy ciągnik w edycji limitowanej. On się różni od zwykłego modelu tym, że mamy podniesioną moc do 60 koni. Mamy bogatszą skrzynię biegów, 24 przełożenia do przodu, 24 przełożenia do tyłu. Już z pełzakami, czyli z creeperem, z wolną skrzynią. Okej, czyli skrzynia biegów też jest. Tak, jest bogatsza skrzynia biegów. Oprócz tego mamy szerokie ogumienie, piękny czarny kolor. Czy wy ściągnęliście z Fenda? Nie, bo on też czarne robi, New Holland też robi czarne. Nie ściągnęliśmy z Fenda, mieliśmy edycję limitowaną w ciągnikach Lowol, która bardzo dobrze się przyjęła, bardzo dobrze się sprzedała. No. Postanowiliśmy, że z racji tego, że to jest już końcówka sprzedaży tego ciągnika w tym wydaniu, zrobiliśmy model również w kolorze limitowanym. Gdzie cię znajdziemy z tymi ciągnikami? Mamy teraz nową siedzibę w Łęczyszycach koło Grójca. Zapraszamy serdecznie. Oprócz tego jest baza dealerów na terenie całej Polski. Kontakty są dostępne na stronie internetowej lrol.eu. Dzień dobry, Janusz Ludwa, reprezentuję dealera firmy Vialan, dealera marki New Holland na województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Na targach TSW prezentowaliśmy nowy ciągnik dedykowany do sadów, ciągnik T490F. Główne zmiany to przede wszystkim płaska podłoga, która została zastosowana kosztem słynnego tunelu, który gwarantuje wygodę i ergonomię pracy operatora. W tym ciągniku już jest zastosowany nowy silnik o większej pojemności 3-6 cm. Zastosowano oczywiście filtr cząstek stałych. Od ciągniku już jest zamontowana kabina czwartej generacji z podwójną filtracją i podwójnymi filtrami, które zapewniają bezpieczeństwo pracy operatora. Dodatkowo w ciągnikach T4E w nowych modelach zastosowano panel dotykowy w kabinie do sterowania dla operatora. Po więcej informacji na temat ciągników New Holland sadowniczych, ale i nie tylko, oferujemy całą gamę. Zapraszamy do firmy Vialan, która ma 4 siedziby w Polsce. Tarnów główna siedziba, Samborzec, Przeworsk i Januszowice koło Krakowa.